dobry Państwu, Michał Pniak, Zieliński Piotr. Dzisiaj jesteśmy w Leżenicach, w sadzie ekologicznym i chcielibyśmy, no jabłka są na drzewach, ale jesteśmy w trakcie zbiorów i chcielibyśmy podsumować, a w zasadzie Piotr podsumuje to, co tutaj się działo i to, co w ogóle w sadach ekologicznych w tym roku było największym problemem. Może nie tylko w ekologicznych, ale również w innych sadach, integrowana czy konwencjonalnych, bo tych problemów w trakcie sezonu było różnie, bo rok też był, jak każdy rok, nietypowy. To jest kolejna z naszych lokalizacji, ale nie ostatnia, to jest trzecia, jeszcze mamy od tego roku łódzkie. Także tych lokalizacji, gdzie mamy te sady ekologiczne naszych, mamy już cztery w trzech województwach. Tutaj jest też dość takie położenie pod kątem ekologii bardzo dobre, bo są duże powierzchnie i właściwie odizolowane z zewnątrz, a rzeką, lasem, zabudowaniami, także 30 hektarów jest właściwie no, tak odizolowane, także tu wszystkie błędy, które się jakoś mogą się pojawić, czy się pojawiły, no to nie możemy zgonić na żadnych sąsiadów, że coś nam naleci, bo sady są tutaj tylko nasze. Jeśli chodzi o aspekty agrotechniczne, czy ochroniarskie, że tak powiem, no to nie był to specjalnie trudny rok. Był owszem nietypowy z racji kwitnienia, bo było od 3 tygodni do miesiąca wcześniejsze kwitnienie i wszystko się przesunęło oczywiście wcześniej. Wegetacji wcześniej. Jeśli chodzi o parcha, to był to dość prosty rok, sezon. Myślę, że były ze 2-3 może infekcje takie trudniejsze, które no, nastręczały nam trochę kłopotów, bo akurat pamiętam, że były po sobie i mieliśmy problem, żeby zdążyć z zabiegami, zwłaszcza w naszej profesji, że tak powiem, mamy bardzo mało czasu, żeby te zabiegi wykonać, ale względnie dobrze się to udało, zresztą widać po owocach, jesteśmy w kwaterze Glostera, która jeszcze tutaj końcówka już zbiorów, została nam jeszcze końcówka Goldena, i Daret, i ten Gloster, myślę, że jeszcze nam się zejdzie kilka dni, może do 10 i będzie po zbiorach. Zresztą to też jest nietypowy termin, bo to będzie połowa października, jak skończymy. W zeszłym roku nie było jakiegoś ekstremalnego obłożenia owocami, a skończyliśmy po 20 listopada. No a 2 lata temu skończyliśmy tutaj chyba ostatniego listopada, a w lipowej skończyliśmy w grudniu. Także to też pokazuje, że jakie jest owocowanie. Jeśli chodzi o owocowanie, to z tych kwater, które tu występują, najlepiej owocowała gala. Sam jestem zaskoczony, jak na ten rok, bo ten rok się charakteryzuje dość przeciętnym owocowaniem, nawet w sadach, które z pozoru wydawały się, że mają dobre obłożenie, choćby ta kwatera. No tu nie wiem, ile wyjdzie, ale szacuję, że z 50 ton powinno być. W gali nam wyszło 62 tony, także to na ten rok jest bardzo dobry wynik. W pozostałych kwaterach było różnie, szampion na poziomie 35 ton i Daret, jedną kwaterę żeśmy zebrali, myślę, że tam było niecałe, tam 40 chyba 6 czy 7 ton, to też nieźle. A Golden gorzej wyszedł, ale to też było słabe kwitnienie, nie wiem czym to było spowodowane. Poza tym jeśli chodzi o całość tej lokalizacji, to uważam, że jeśli polonowanie jest na dość przyzwoitym poziomie, jest średnia gdzieś w okolicach 40 ton, jak na ten rok, jest ok. No, jeśli chodzi o lipową, to z racji mrozów, to tam był dramat, tam jest jakieś 15-20% może normalnego plonowania. No ale to jakby się spodziewaliśmy w lokalizacji, gdzie do tej pory często gościliśmy w tym sezonie, czyli w Osiemborowie. Owocowanie jest też na przyzwoitym poziomie, między 40 a 50 tam 2-3 tony. No ale to mówię, te lokalizacje, które wymieniam, to nie było tu przymrozków. No oczywiście było zimno, jak było kwitnienie, to było to niekorzystne zjawisko. No ale takim nie było tego ekstremalnego zjawiska, czyli nie było przymrozków. Tak jak to było w lipowej. Tam w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego, tam też nie było przymrozków, tam też owocowanie było w okolicach 40-50 ton, także też na dość przyzwoitym poziomie, jak w tym sezonie, znaczy w ogóle na przyzwoitym, a już w tym sezonie to na bardzo dobrym poziomie. Czyli duże zróżnicowanie i taki obraz tych Twoich lokalizacji, podobnie jak w całej Polsce. W jednych miejscach całkiem przyzwoicie, w innych większe przymrozki i później konsekwencje. To znaczy nawet to fakt, jeśli chodzi o rejonizację, to da się to dość łatwo wyodrębnić, gdzie było słabo, gdzie było lepiej, gdzie było gorzej, ale też nawet w tych rejonach, gdzie tak jak tu, nie było tych przymrozków, czy może były, ale tam na jakimś minimalnym poziomie, bo były wszędzie, tylko tam powiedzmy nie zrobiły szkód.
To też jest zróżnicowanie w obrębie kwater, w sensie odmian. Tu akurat za tym Glosterem mamy kwaterę Jona Golda, czy Jona Goreta, i ona owocowała na słabo. Mhm. To było w granicach 20 tam kilka ton. Nie ma go tutaj dużo, tu jest akurat, nie wiem, z 2 hektary, ale już kolejna kwatera po drugiej stronie drogi, też Jona Goreta, jest na poziomie 50 ton. Nie rozumiem tego i właśnie to jest też ewenement w tym roku, że w obrębie czasem jednych lokalizacji są takie rozrzuty. Także to ten rok to jest pełen takich zjawisk, bym powiedział, trudno wytłumaczalnych. I ekstremalnych. Ale jeśli chodzi o choroby, tak jak wspomniałeś, z parchem nie było aż takiego dramatu. W porównaniu do innych lat, kiedy było dużo więcej jakichś tam opadów i te infekcje wyciągały się w długie okresy, prawda? Tutaj tego nie było zbyt wiele. Natomiast jeśli chodzi o ochronę przeciwko szkodnikom, to jak oceniasz sytuację z mszycami? Bo ja obserwuję, że ten początek nie był aż tak dramatyczny, jeśli chodzi o presję mszycy, ale później troszeczkę chyba się zwiększyła presja. Czy mi, jeśli chodzi o mszycę, to jest mi ciężko stwierdzić, jaka jest presja, bo ja od kilku lat, jak mamy do dyspozycji środek Nimazal, który zawiera azadyraktynę, to mi jest ciężko ocenić, czy jest presja, czy nie, bo ja zawsze wykonuję w określonym terminie, czyli jak kwitnie gala, to jest faza balona na gali, a w innych odmianach zwykle jest to początek pełni kwitnienia. No w tych okolicach, jak jest normalny sezon, to jest okolice majówki. W tym roku żeśmy to robili odpowiednio wcześniej i pamiętam, że był to zabieg w okolicach 10 kwietnia. Jeśli w tym czasie wykonamy ten zabieg, to właściwie presja tej mszycy jest niezauważalna, bo ten środek, jego jakby, że tak powiem w cudzysłowie, filozofia działania polega na tym, żeby nie dopuścić do tego, żeby te kolonie się pojawiły, i ja właściwie tej presji nie widzę. Ale co się dało przy tej okazji zauważyć, że było dość duże nasilenie zwójek w tym sezonie z tych stadiów zimujących. I w sadach konwencjonalnych był z tym potężny problem. Nawet sadownicy, którzy mają sady konwencjonalne, mnie pytali, jak my sobie z tym radzimy w tej naszej technologii. Oni tam wykonywali zabieg i przed kwitnieniem, i po kwitnieniu, i potem też się powtarzały. I wiem, że w tym sezonie w niektórych lokalizacjach tu w centralnej Polsce było tych zabiegów na zwójki co najmniej 3-4, a może i więcej. Ja, jak w tych rejonach, gdzie żeśmy zrobili Nemazar, właściwie problem zwójek się rozwiązał i ja presji nie obserwowałem potem do końca. Były na pierwszym pokoleniu jakieś odłowy na średnim poziomie, kilkanaście sztuk, i już dokładnie terminu nie pamiętam, ale jeden zabieg na pierwsze pokolenie preparatem Lepinox był wykonywany i nawet mi się wydaje, że przy którymś tam zabiegu Madexem, ale to presji dużej nie było, po prostu zrobiłem bardziej profilaktycznie niż z jakiegoś dużego nasilenia. Właśnie, bo Nimazal działa na mszyce bardzo dobrze, jeśli zrobimy w dobrym terminie, ale zbiega się to w terminie razem ze zwójkami, które przezimowały. I to było kluczowe z Twojej perspektywy, czy z perspektywy występowania zwójek. Natomiast reszta prawdopodobnie zrobiły pożyteczne owady, jak co roku zresztą. No tak, znaczy tutaj to już jakby my może bezpośrednio nie podkreślamy tej zależności, ale ponieważ używamy określonych preparatów, oczywiście dozwolonych w naszej technologii, które, trzeba to jasno powiedzieć, mają pozytywny, może nie pozytywny, mają neutralny wpływ na wszystkie organizmy pożyteczne, a te, mimo że też ich nie widać i się ich tak na pozór nie dostrzega, robią swoją robotę, że ja określonych presji w ogóle nie zauważam, jak mszyc, jak określonych gąsienic, komuś mogłaby się ta trawa nie spodobać, bo ona może wizerunkowo wygląda nie najlepiej, ale też ma to swój cel, że ta flora pożyteczna ma gdzie funkcjonować. Wspominałeś o zwójkach. A jak z owocówką w tym roku? Bo chyba w różnych lokalizacjach, tak jak rozmawiałem z sadownikami, to różnie było. Dla niektórych było to trudny rok. Może nie dla wszystkich, ale często zdarzało się, że mieli duże problemy właśnie z uszkodzeniami owoców. Ja w ogóle myślę, że owocówka po parchu to jest drugim problemem takim naczelnym w Polsce, jeśli chodzi o jabłonie. Zrobił się. Czy już się zrobił? Bo my obserwujemy to od kilku lat, jakby presję tej owocówki i w sadach i naszych ekologicznych i konwencjonalnych, i jakby rozciąganie się długości lotów. Nie jest to już jakby dwa pokolenia, które łatwo daje się odrębnić na dwóch wyraźnych pikach, i łatwo to nawet w konwencjonalnych środkach, gdzie ten okres działania tych preparatów jest nieco dłuższy niż naszych, to daje się to dwoma zabiegami, powiedzmy, czy trzema ograniczyć. Nawet w konwencjonalnych sadach trzeba zrobić już kilka zabiegów, żeby pokryć ten okres lotów, a zwykle on trwa teraz z taką niewielką przerwą w zwykłym okresie, to jest to pierwsza dekada lipca.
to trwa tam powiedzmy od 7 dni do, czy od tygodnia do dwóch i potem znowu się zaczyna lot, pewnie końcówka pierwszego pokolenia i potem już drugie. Zwykle to jest do końca sierpnia. Początek lotów, w zależności od lokalizacji, jest to połowa gdzieś maja. W tym roku to oczywiście z racji sezonu było to wcześniej. Ale jak się prześledzi, ja już mam tam powiedzmy monitoring, obserwacje przez kilku lat z różnych rejonów. Do tej pory miałem z województwa świętokrzyskiego i tu mazowieckiego z iluś lokalizacji, od tego roku jeszcze z łódzkiego. I daje się to zauważyć, że ten okres już wszędzie lotów tych owocówki się na tyle wydłużył, że żeby nie doprowadzić do odporności preparatów chemicznych i żeby skutecznie z tym walczyć, a przy okazji, żeby nie spowodować przekroczeń substancji czynnych potem w owocach, zwłaszcza już przed samym zbiorem, to moim zdaniem bez włączenia preparatów biologicznych, tak jak w naszym przypadku Madexu, który zawiera wirus, no tak konwencjonalna ochrona będzie trudna. No tak, tutaj akurat przy ekologii też tych środków też nie jest zbyt wiele, ale te preparaty wirusowe, czy tam dezinformacja samców, możemy to koordynować. Natomiast w konwencji rzeczywiście ta rotacja środkami powinna być zdecydowanie większa. Zresztą to wymusi, tak jak wspominasz, właśnie ta długość lotu i ilość uszkodzeń, ilość gąsienic na... No utrudnieniem jeszcze przy długości działania tych preparatów, zwłaszcza w tym okresie, było bardzo długi okres dni z temperaturami powyżej 30 stopni. W sierpniu było to, tak jak w tej lokalizacji, ponad 20 dni, gdzie temperatura w ciągu dnia przekraczała 30 stopni. To oczywiście okres działania naszych preparatów, czyli wirusa, też jest krótszy, ale tych preparatów konwencjonalnych też jest krótszy, albo wręcz nie działają. Tak. Bo to, że się zrobi zabieg w nocy i temperatura w nocy jest tam powiedzmy na poziomie 20 stopni albo lekko poniżej, to wcale nie znaczy, że ten preparat może działać, bo temperatura liści jest tak wysoka, że należałoby zrobić zabieg nad ranem, żeby ta temperatura była odpowiednia, żeby te środki odpowiednio zadziałały. No ale przy jakimś określonym areale, tak jak w naszym przypadku, praktycznie we wszystkich lokalizacjach obłożenie na jeden opryskiwacz jest od 20 do 25 hektarów, to zabieg trwa mniej więcej 12 do 14 godzin. No to my musimy zaczynać w okolicach, jak takie wysokie temperatury są, w okolicach 20 i kończymy następnego dnia koło 8 rano. Także to nie da się zrobić i dlatego no, te zabiegi, jak jest normalna temperatura, to zabieg powtarzamy wirusem za 10-12 dni, to w tym roku musieliśmy to robić, no, żeby utrzymać efektywność działania środka, chociażby połową dawki, musieliśmy powtarzać po 7-8 dniach. Zwłaszcza w tym okresie, gdzie były takie temperatury, bo w okresie tym wiosennym... Temperatura i słońce, czy na słonecznienie, trzeba też o tym pamiętać, że dość mocno wpływają na działanie. Tak, słońce tak, ale mi się wydaje, że jednak ta temperatura też, tak, jest takim bardziej krytycznym czynnikiem. Mhm. No. Obydwa czynniki są powiązane ze sobą bardzo często, więc... Tak, ale no, jeśli się to... Czy warunkiem uzyskania odpowiedniej skuteczności wszystkich tych preparatów, czy w technologii ekologicznej, czy w technologii konwencjonalnej, to zasada naczelna, to jest monitoring. Tak. I dobranie odpowiednich środków, no i oczywiście monitorowanie na bieżąco tych odłowów i ewentualnie w czasie sezonu uszkodzeń. Bo może się tak okazać, że jak jest dość duża kwatera nieodpowiednio obłożona pułapkami, jak tu jest na przykład, gdzie jesteśmy, jest właściwie w jednym kompleksie 30 hektarów, no to może być tak, że ta presja nawet w obrębie tej lokalizacji będzie różna. Dlatego trzeba przejechać i zobaczyć w sezonie, czy gdzieś nie ma uszkodzeń, mimo że się i ewentualnie wnioski wyciągnąć, dlaczego tak się dzieje i czy to jest spowodowane krótszym działaniem środka przez temperaturę, czy przez słońce, czy z jakichś innych powodów, gdzie być może w jakiejś kwaterze jest większa presja, albo się lot jakoś opóźnił, czy przyspieszył dzień, czy dwa. I to już ma wpływ też na skuteczność. No. Na tym polega to nasze zadanie ochroniarskie, żeby jednak w tym sadzie być. No, zresztą zadanie każdego rolnika, sadownika czy rolnika jest to, żeby dbać o swoją plantację i przede wszystkim obserwować, co się dzieje. Zbiory się kończą, ale zapraszamy Państwa na przyszły rok. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Do zobaczenia.